Dzień dobry, witam Państwa w Instytucie Verba Veritatis na kolejnym spotkaniu z historykiem, doktorem, panem Lechem Kowalskim. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzisiaj tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie działalność Korpusu Bezpieczeństwa, organizacji powołanej po 1945 roku ze szczególnym sprecyzowaniem jej działalności. Tak, proszę Państwa, to był twór, który nigdy wcześniej w dziejach Polski, a zwłaszcza tej Polski przedwojennej, nie miałby prawa zaistnieć. To był typowy twór sowiecki służb specjalnych, odwzorowany na działalności strukturalno-organizacyjnej NKWD. Stworzony został z myślą, bo to nie był Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to nie był korpus, który miał służyć i stać na straży narodu, a skierowany przeciwko polskiej racji stanu. To był wynalazek sowiecki, który dokładnie został tutaj do Polski przetransportowany. Struktura tego korpusu była na miarę wielkości, można powiedzieć, armii walczących w okresie II wojny światowej, bo ten korpus w największym takim rozkwicie to on liczył około 45 tysięcy ludzi. W tym korpusie były pułki i bataliony związane z ochroną, z działalnością operacyjną, śledczą, były piony związane z ochroną gospodarki tejże powojennej, komunistycznej. Były wszystkie rodzaje wojsk, od artylerii, po broń pancerną, czołgi, działa. Nawet mieli do dyspozycji eskadrę lotnictwa. I to wszystko było ukierunkowane do zwalczania polskiego państwa podziemnego, tego, które po 1945 roku wypowiedziało wojnę Sowietom, prawda, nie godząc się na okupację kraju, jaką Sowieci tutaj Polsce zafundowali. Czyli tak na dobrą sprawę niewiele się zmieniło. Jakby zmieniła się tylko forma okupacji. Z tej oficjalnej na tą mocno ukrytą, bo przecież nikt nie powiedział wprost, że Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie zajmował się zwalczaniem państwa polskiego. Oczywiście. A co mówiono? Jakby jaka była oficjalna informacja, że Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie? Proszę Pani, na odprawie z podległą kadrą Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego jeden z pierwszych dowódców, generał Konrad Świetlik, zresztą wychowanek NKWD i absolwent szkoły NKWD z Gorki, powiedział tak do podległej kadry i żołnierzy. Macie trzech wrogów, Klechę, bandytę z bronią w ręku w lasach, i obszarników, czyli ziemiaństwo, prawda, właścicieli ziemskich i nie tylko. I on mówi, wiecie, co macie z nimi zrobić. Wszystkie wytyczne, proszę pani, do zwalczania polskiego państwa podziemnego i oddziałów oraz tych, których nazywaliśmy żołnierzami wyklętymi, są jednoznaczne w KBW. Okrążyć, zniszczyć w razie stawiania oporu, wyeliminować, zabić, rozstrzelać. Tam dochodzi do makabrycznych sytuacji na polu walki. Wie pani, ci żołnierze, młodzi chłopcy, ci, którzy poszli do lasu i z bronią w ręku walczyli, oni byli bardzo mocno motywowani do tej walki z takimi siłami jak KBW. I generał Muś, jeden z późniejszych dowódców KBW, mówi do mnie tak, wie pan, to był strasznie mocno zmotywowany przeciwnik, mówi, mieliśmy ogromne problemy. Ci, mówi, młodzi chłopcy rzucali się na nas, mówi, niemalże, mówi, z pięściami, mówi, no, mówi, słabo uzbrojeni, ta broń osobista, mówi, różnych kalibrów, ta amunicja, mówi, też zacinało im się to, jak on to mówił, to żelastwo, mówi, a nas atakowali, mówi, nie mogliśmy sobie poradzić w tych lasach. I żołnierze ci z KBW, którzy byli specjalnie dobierani, proszę pani. Przepraszam, i generał Muś w wywiadzie z panem przyznaje się do tego. Tak, przyznaje się do tego. I on mówi tak, i mówi tak, musieliśmy niekiedy, mówi wielokrotnie, mówi nieraz, mówi na jednego
wyeliminowanego, jak on mówił, albo mówił odszczelonego, bo on był też myśliwym, muś, mówi na jednego odszczelonego, mówi tego bandziora z lasu, mówi, to przypadało naszych, mówi, 300, 500, mówi, ja w teren słałem siły, które miały po kilka tysięcy ludzi, mówi, i ganiałem, mówi, po 30, 40 ludzi w tym lesie, którzy tam się gdzieś okopywali i z nami podejmowali walkę. Mówi, wie pan, tworzyli, mówi, system walki partyzanckiej, mówi, napadali nas nocami w trakcie przegrupowań. W latach 45-46, mówi, miasteczka i wioski im sprzyjały. Wie pani, żeby jeszcze to wyglądało dziwniej, to tak. W tymże naborze do KBW to był nabór głównie z tych niższych warstw społecznych, chłopstwo i robotnicy, prawda? Ale w tym lesie to również nie była, to nie była młodzież akademicka ani studencka, tylko to byli również ludzie, chłopcy z domów wiejskich i robotniczych. Oni walczyli o te swoje małe ojczyzny. I teraz, proszę pani, tu była, toczyła się regularna walka, prawda, między tymi siłami za tą Polską przedwojenną i przeciw. I teraz przy naborze do KBW brano przede wszystkim pod uwagę, proszę pani, pochodzenie. Im niższe wykształcenie, to bym powiedział, lepiej. I żeby za wszelką cenę to był ten element, prawda, robotniczo-chłopski. Do KBW nie przyjmowano ludzi tam z maturami, z domów inteligenckich, czy jakichś z byłych, prawda, warstw tych właścicieli ziemskich, czy innych właścicieli. Tam przychodził określony kaliber tych ludzi. Poszukiwano również w ich życiorysach takich momentów, czy na przykład ktoś z rodziny nie ucierpiał ze strony, powiedzmy, Polskiego Państwa Podziemnego, ale w okresie okupacji niemieckiej. Na przykład AK likwidowała różnych donosicieli, prawda, współpracujących z okupantem niemieckim i tak dalej. Jeżeli takich znajdowali, to wiedzieli i dawali wolną rękę. Teraz mówili, możesz się rozprawić. To są tacy sami. Zresztą, wie pani, KBW korzystało z tych samych obozów, w których korzystali Niemcy. Te same metody zwalczania stosowali, z tym, że byli o wiele skuteczniejsi, dlatego że oni wyszli spod ręki NKWD i kontrwywiadu sowieckiego SMERSZ. Sowieci robili w kilka miesięcy to, co okupanci niemieccy potrzebowali lata na to. I proszę pani, tam dochodziło do makabrycznych walk i scen. Ci młodzi chłopcy otoczeni w tych lasach, no, przerywali te ich blokady. Z bronią w ręku się przebijali, ponosząc okropne straty tam. Byli wybijani, to już w 46 roku, pod koniec, to już, proszę pani, to już oni tylko walczyli o byt biologiczny, o przetrwanie. To już wszelkie idee zostały porzucone. Ich przełożeni, którzy mieli pełną buzię różnych frazesów politycznych po okupacji niemieckiej, oni już dawno poszli na współpracę z służbą, z urzędami bezpieczeństwa. Odezwy tam, prawda, do żołnierzy, że wyjdźcie, Polska już teraz jest inna, trzeba ją budować, a nie, prawda, działać, strzelać do siebie i tak dalej. No to były jednoznaczne, że są ci ich już dawni przełożeni po drugiej stronie barykady. I ci chłopcy byli sobie sami tam porzuceni. I teraz takie potężne siły uderzeniowe, które idą na nich, to proszę pani, nie ma tutaj żadnej szansy. Tym bardziej jeszcze, że widzi pani, motywowanie tychże z KBW do zwalczania Polski podziemnej było dopracowane do perfekcji. Oni mieli pion polityczno-wychowawczy i mieli nawet księży kapelanów wojskowych, księży, tak zwanych patriotów na nich mówiono. I proszę pani, jeżeli dochodziło do jakiejś walki w lesie gdzieś na jakiejś polanie i leżeli zabici, po tej stronie powiedzmy leżeli ci, których nazywamy żołnierzami wyklętymi, a tu leżeli ci z KBW pozabijani, to proszę pani, wznoszono i modlono się, księża kapelani modlili się za tych z KBW, a tu wskazywali na tych leżących, rannych, pozabijanych żołnierzach wyklętych, mówili, tu leżą zdrajcy, tu leżą bandyci, niektórych przesłuchiwano na polu bitwy, od razu torturowano, żeby wydobyć informacje, co dalej.
I ci wszyscy poddani takiej obróbce, proszę pani, no to dzisiaj mamy pokłosie tego, co mamy, no bo pokolenia przeszły przez KBW. KBW zostało zlikwidowane dopiero w 65 roku. No właśnie. I tutaj mnie zawsze w takich, zawsze takie historie, takie wydarzenia historyczne, interesuje mnie to, jak zachowywał się człowiek, sama jednostka. I teraz, kiedy pan tak opowiada, ja sobie wyobrażam właśnie tych księży, o których pan mówi, wyobrażam sobie tych młodych zwerbowanych do KBW i zastanawiam się, jakby z czego i gdzie nastąpił ten element taki złamania, bądź co się stało z człowiekiem, że występuje przeciwko swoim rodakom, którzy walczą o wolność. Czy to znowu była taka silna propaganda, czy po prostu ci młodzi ludzie byli oszukani, czy to jest to, że ten rosyjski wpływ komunistyczny był tak silny, czy to było takie niezrozumienie, a dążenie do wolności i ci ludzie sobie utożsamiali wolność z tym ustrojem, pod który zostaliśmy wdrożeni. Dlaczego człowiek zachowywał się tak w tym lesie? Po pierwsze, proszę pani, to były metody adoptowane ze Związku Sowieckiego, które zostały wypraktykowane tam przez dekady, prawda, po rewolucji tejże październikowej. Oni mieli ogromne doświadczenie, jak manipulować ludźmi. Proszę pani, przede wszystkim, jak robili nabór do KBW, to robili w rejonach Polski, gdzie była, no, przeważała ta klasa robotnicza, czyli regiony uprzemysłowione. Stamtąd brali tychże poborowych. Teraz, proszę pani, wystarczyło, ja czytałem całą masę meldunków, wystarczyło 2-3 miesiące i właśnie rodzice nie poznawali syna, który poszedł do KBW. On przyjeżdżał na przepustkę czy na jakiś urlop okolicznościowy do domu i on już, własni rodzice nie wierzyli, że to jest ich syn. On im mówił takie rzeczy, które nie wyniósł z domu rodzinnego, bo był inaczej wychowywany. On nie poszedł tam jako działacz jakiegoś związku komunistycznego czy coś, tylko poszedł jako prosty chłopiec do tego. I to z nim zrobiono. Po prostu indoktrynacja była przerażliwa, przerażliwa. Czyli na tym bazowano. To kwestia manipulacji, indoktrynacji. Proszę pani, codzienne zajęcia, codzienna informacja polityczna rano. Proszę pani, cała masa przedmiotów tychże propagandowych o marksizmie, leninizmie, stalinizmie, o Związku Radzieckim i tak dalej. Potem, proszę pani, motywowano ich materialnie. Za każdego zabitego, jeżeli był jakąś z tych, mówię, wyklętych, jeżeli miał jakąś tam rangę dowódczą i tak dalej, to tam ustalano stawki kilkaset złotych, kilka tysięcy, prawda, za zdobytą broń na tych wyklętych również. Karabin 100 zł, pistolet 200, radiostacja 1000, działo moździerz 3000. Ich kupowano, proszę pani, metod była cała masa, awansowano ich, no przecież generał pułkownik Feigin mówił tak kiedyś, jak przyszedł i ogarnął, z kim on ma pracować. To był komunista, ale wykształcony i on jak zauważył, kto ma te gwiazdki tutaj po 2, 3 czy 4, to on powiedział tak, kiedy zaczął analizować tychże swoich podwładnych, on powiedział tak, w Polsce przedwojennej każdy jeden z nich, o ile by doszedł do jakichś dystynkcji wojskowych, to mógłby być co najwyżej sierżantem i to u schyłku już wieku emerytalnego. A tu widzi pani pułkownicy, kapitanowie, majorzy, porucznicy, to wszystko z podstawówkami, analfabeci, wie pani. I jakbym pani pokazał tylko podania do KBW, jak oni piszą, to już w samym podaniu w jednym
w jednym rozwiniętym zdaniu jest 3-4 błędy są, no po prostu, no, no można było kimś takim manipulować. Od rana do wieczora i niech pani kiedyś porozmawia z Janem Pietrzakiem, bo on był w KBW, on by pani opowiedział, matka to się żegnała po 2-3 razy, jak słyszała, co on mówił, jak przychodził z przepustek do domu. Koniec! Mówi, matka nie miała ze mną co robić, bo biegałem po Warszawie i trupom niemieckim z rąk wyjmowałem pistolety, prawda, i handlowałem. No to mówi, do kadetów go skierowała, do KBW. No i ocknął się, uciekł potem z tej armii, z tego wszystkiego, ale był stracony. A był stracony, a wyszedł z domu w ogóle inaczej wychowany. Także tu nie ma siły na to. No wie pani, idzie taki Jaruzelski w 1943 roku, a kilkanaście lat później już jest generałem. Gdzie on by jakimkolwiek generałem w drugiej RP został? Czy taki Kiszczak z podstawówką? No tak ich kupowano. Wszędzie. A generał Muś? Generał Muś, proszę pani, to był komunista z krwi i kości. On w 1939 roku wznosił bramy triumfalne, jak 17 września 1939 roku uderzyła armia sowiecka na Polskę ze wschodu. On był związany z komunistami jeszcze przed wojną, miał nawet wyrok w zawieszeniu. Uciekł na wschód, tam brał udział w walkach w Leningradzie, był dowódcą takiego plutonu narciarzy, przeprawiali przez jezioro Ładoga, to była taka droga życia, zaopatrywali Leningradczyków. On przyszedł z nimi ze wschodu, tam już został sprawdzony i proszę pani, tutaj został skierowany przez Departament Kadr do Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, przeszedł tam taki kurs i od razu został skierowany na dowódcę ochrony rządu. No więc zaufanie niesamowite. No jeżeli ty jesteś blisko takich osoby jak Bierut, prawda, ochraniarz Belweder, gdzie on przebywa, Urząd Rady Ministrów, Komitet Centralny, prawda, partii, no to był... Z czegoś to zaufanie musiało wynikać. Ogromne mieli do niego zaufanie i on mi właśnie mówił, charakteryzował mi, jak ten system funkcjonuje i jak się zabezpiecza. Otóż, wie pani, on mi powiedział tak, mówi, obserwowałem Bieruta, no mówi, z bliska, tak jak tu z panem rozmawiam, jak robiłem z nim wywiad i mówi, ja widziałem, jak nanosił poprawki, mówi, i to był prezydent, mówi, na dokumentacji związanej z protokołami przesłuchań, z osobami więzionymi, bitymi, torturowanymi. On nawet, mówi, robił adnotację, jaki wariant przesłuchania zastosować, żeby wydobyć większą ilość informacji. Mówi, i to był nasz prezydent, mówi, my wiedzieliśmy o nim, mówi, niemalże wszystko, mówi, ale widzi pan, mówi on do mnie, natura ciągnęła wilka do lasu, mówi, to był NKWDzista, mówi, razem z nimi, mówi, występował pod wieloma innymi nazwiskami, mówi, w Austrii, w Bułgarii, jemu było obojętne, gdzie on będzie wprowadzał komunizm, czy u siebie w Polsce, czy w tych dwóch wymienionych państwach, mówi, to byli, mówi, tego typu ludzi i z tego typu, wie pani, to są nasze korzenie, to są korzenie tejże 45-letniej niemalże tego PRL-u. I Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego służył takim właśnie celom. Mieli się przede wszystkim rozprawić z podziemiem i raz na zawsze go wyeliminować. I generał mówił mi tak, mówi, proszę pana, byliśmy, bo ja mu powiedziałem, wy nie byliście żadną siłą stojącą na straży bezpieczeństwa narodu. Mówi, nie, byliśmy siłą zbrojną konkretnej orientacji politycznej. Mówią, i tą orientacją, mówi, był PPR najpierw, a potem PZPR. Mówi, tylko im podlegaliśmy. A mówi, mieliśmy taką moc, że w ciągu jednej nocy mogliśmy zmienić każdą władzę w Polsce, mówi, ale zawsze o orientacji, mówi, komunistycznej. Słusznej. Tak, słusznej, tak. I on mówi, rozprawialiśmy się z działaczami PSL-u, mówi, zabijano ich, mordowano, przesłuchiwano i wszystko robili. No właśnie, ale tutaj możemy przeczytać w mediach, gdzieś są wzmianki o tym, że generał Muść wraz z całym swoim korpusem oficerskim włączył się w obronę Polskiego Października.
Mhm. Czy to prawda? Nie, to nie jest prawda. Proszę panie, nie jest prawda. Dlaczego? Ja kiedy w latach 90., 91-92 zbierałem materiał takiej książki Generałowie, Pax ją wydał. Z każdym z tych generałów poruszałem tą tematykę. Oni mieli nade mną wtedy taką przewagę, że oni mi kłamali, a ja nie mogłem tego zweryfikować, bo nie byłem dopuszczany do archiwów. No nikt nie był tego typu. No niech pani sobie wyobrazi, że dopuszczają mnie do materiałów archiwalnych, których ja mam potwierdzić, że polska generalicja w 56 roku, kiedy wojska północnej grupy wojsk sowieckich stacjonujące tutaj w Polsce otrzymały rozkaz, żeby iść na Warszawę, prawda, żeby spacyfikować nastroje te w KC, żeby wybrać słusznego pierwszego sekretarza, jaki Moskwie podlega, a jak nie, no to powstrzymać to, co chcą komuniści tutaj przeszeregować się na szczytach władzy. I proszę państwa, i pytałem się, najbardziej mi nakłamał generał Hübner, zresztą to jego nieprawdziwe nazwisko. On miał ogromne problemy z ustaleniem swojego nazwiska. Pisał Hübner, potem Hübner przez umlał, prawda, a faktycznie to nazywał się Schwarz Aaron i był narodowości żydowskiej. Tenże Hübner mi pierwszy mnie wciągnął w tą tematykę i mówi, proszę pana, wtedy mi podlegało KBW. Mówi, ja już tutaj obstawiałem rogatki w Warszawie. Mówi, współpracowałem z generałem Frejem Bieleckim. Generał Frej Bielecki wtedy dowodził lotnictwem. Mówi, był przygotowany do bombardowania kolumn sowieckich, które maszerowały. Mówi, żeśmy wykryli ich pod Łodzią. Mówi, szły na Warszawę. Mówi, potem zaczął kłamać ojciec późniejszego znanego redaktora Komara, prawda. On również bajki niesamowite tutaj mi opisywał. Ja to wszystko notowałem. No, byłem podbudowany taką wiedzą, że tak się odsłonili przede mną. No i znalazłem się w domu generała Musia. Ja mu to prezentuję, puszczam fragmenty wcześniejszych nagrań, a on niemalże nogi do góry unosi i kona ze śmiechu. Mówi, proszę pana, mówi, panie Lechu, tacy odważni to my nie byliśmy. Mówi, przecież gdybyśmy się zdecydowali przeciwstawić wojskom sowieckim, które maszerowały na Warszawę w 56 roku, to mówi, po pierwsze by nas rozniosły. Mówi, po drugie, my wszyscy byśmy dostali kulę w łeb. Mówi, to mówi jeszcze tam, mówi, na tym polu walki. Mówi, gdybyśmy tylko się pojawili. Mówi, to było niemożliwe. Mówi, oczywiście wprowadzano pewne stany gotowości bojowej, ale nie żeby przeciwstawić się Rosjanom, tylko na ich polecenie, żeby nimi współdziałać, gdyby weszli do Warszawy. No właśnie. I teraz tak, mówiliśmy przed chwilą o tej indoktrynacji, o tej manipulacji, o tych licznych zabiegach, którym byli poddawani polscy wojskowi przez komunistów. Ale jednak, jakby tutaj generał Muś mówi o tym, że my nie mogliśmy się przeciwstawić. No wiadomo, że to zagrożenie wynikające z tej wielkości zbrojnej Rosji, ono było przeważające. Każdy bał się o swoje życie. Ale jednak mieli świadomość tego i generał Muś wiedział, że to, co robią i jak robią i cały Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne zabiegi stosowane przez lata w Polsce, one nie są poprawne, że tak być nie powinno. Oczywiście, że mieli tego świadomość. Byli tego świadomi. Oczywiście mieli pełną świadomość, ale oni się tak bali Rosjan. No proszę sobie wyobrazić, generał Jaruzelski pojawił się na grobie swojego ojca w Bijsku, tam daleko, gdzie go kiedyś Rosjanie wysłali z rodziną. On się pojawił dopiero po 40 chyba 8 latach, a wielokrotnie, kiedy do władzy doszedł Gorbaczow, kazał uporządkować tam grób ojca, choć ja nie wierzę, że to był grób ojca. Tam przygotowali jakiś grobik, prawda, nazwali, że tu leży Władysław Jaruzelski i wszystko. Proszę pani, on się bał. On się bał nawet wspomnieć, że on ma tam ojca, że ten ojciec tam zmarł, bo on się bał okoliczności. On mówił zawsze tak, Jaruzelski, rodzina mi ciążyła przez całą moją karierę zawodową. Rodzina mu ciążyła, niech pani sobie wyobrazi. Generał Tuczapski, ten, o którym panie mówiłem już kiedyś wcześniej w wywiadzie, jego ojciec wybudował piękną willę przed wojną we Lwowie. To był lwowiak. I ja mówię,
kto tą willę zajął? On mówi, jakiś generał NKWD, który tam się wprowadził. Ja mówię, pan był wielokrotnie na ćwiczeniach we Lwowie, w okolicach Lwowa. Czy pojechał pan obejrzeć ten swój dom, swoją willę, przywitać się z tym właścicielem? On mówi, co pan mówi? Mówi, gdzie? Mówi, nawet na tej ulicy nie byłem. No, w rodzinnym mieście tak się bał. Generał Florian Siewicki to samo. On nigdy nic nie chciał, żadnych wspomnień z okresu zsyłki czy wywózki na wschód. Oni mieli to wytarte z pamięci. Oni tylko chcieli pamiętać wszystko, co dobre, to zawdzięczamy Związkowi Sowieckiemu. Tchórzostwo czy rozsądek? Jedno i drugie. Po prostu, widzi pani, Rosjanie tak przygotowywali kadry, w takich marchiach, którymi zarządzali, jak PRL, że oni potrafili tak tymi ludźmi kierować, że ci ludzie mieli tak ogromne poczucie autocenzury wewnętrznej, że ich nie było trzeba kontrolować. Oni sami wiedzieli i wyznaczali sobie granice, dokąd, do jakiego momentu cokolwiek mogą. Widzi pani, generał Jaruzelski, myślę, że tylko Bierut był bardziej usłużny względem Kremla, a potem na drugim miejscu Jaruzelski. Był w historii jeszcze ktoś taki jak Gomułka, który miał niewyparzony jęzor i on tam się próbował stawiać, ale również w granicach niepodważania status quo w Europie Środkowo-Wschodniej albo w stosunku do tego, co Rosjanie mają do powiedzenia w Polsce. Nie. Oni znali, jak to mówią w resortach siłowych, swoje miejsce w szyku i dzięki temu robili kariery. Każde mruknięcie, jakiekolwiek, wie pani, na nie byłoby końcem ich kariery. Wielu, wielu to przekonało się o tym. Wspomniany generał Frej Bielecki, proszę pani, on tylko napomknął, czy my musimy stale kupować samoloty od Związku Sowieckiego, kiedy w Szwecji są dobre i o połowę tańsze, a parametrami jeszcze lepsze. Proszę pani, koniec kariery. Tylko takie coś wypowiedział. No więc możemy zakładać, że jakikolwiek bunt w tamtym czasie nie przyniósłby wiele. Nic. Zachód by nie zareagował. To było znowu cały czas ciążące takie ryzyko konfliktu zbrojnego, no bo on wisiał na włosku. Ciężko jest się przyznać do tego, że nie było innego rozwiązania. No, historia się wydarzyła. Polskie dzieje się przetoczyły. Doszliśmy do momentu, kiedy wyzwalamy się spod tej opresji, ale właśnie jeszcze jakby w związku z generałem Musiem. Jak doszło do tego? Bo to były lata 90., kiedy pan przeprowadzał wywiad z generałem. Jak do tego doszło, że w ogóle chciał z panem rozmawiać, że przyznał się do tych rzeczy? Co nadało mu odwagi? No wtedy już jakby inaczej, już byliśmy po PRL-u, mieliśmy nowy rząd. Czy to dodało odwagi, czy rozsądek, czy chęć może zadośćuczynienia pewnych rzeczy, które się wydarzyły? Nigdy to nie była chęć zadośćuczynienia, dlatego że oni, spotykając się ze mną, jak na przykład generał Muś, dowódca KBW, to on miał z tego tytułu ogromne nieprzyjemności. Był atakowany w prasie przez byłych podwładnych, bo ja opublikowałem z nim duży wywiad. I tam to trafiło do byłych żołnierzy KBW i byłej kadry. I on do mnie zadzwonił i mówi, wie pan co? Miał pan to szczęście, bo już drugi raz bym tego błędu nie popełnił. Mówi, telefon mi się grzeje, mówi, i nawet nie przedstawiają się i ubliżają mi telefonicznie, co ja sobie wyobrażam, co ja temu tam gówniarzowi naopowiadałem i gdzie on to publikuje i tak dalej. Nie, proszę pani. On był już śmiertelnie chory. On 2 lata później, po tym moim wywiadzie, popełnił samobójstwo. Miał raka płuc, miał dużo broni w domu, więc skorzystał. On może chciał to powiedzieć. On już wiedział, że on mówił, że on się już pogodził z losem, ale to nie było nigdy
coś takiego, co, że on by żałował. To nie było w tych kategoriach, że on żałuje, że ma na sumieniu tyle i tylu młodych Polaków, którzy z bronią ręku walczyli, a on ich zwalczał. Nie, czegoś takiego w tej przekazie się nie pojawiło u nikogo z nich, absolutnie. Byli do końca byli sobą. Najgorsze było to, proszę Państwa, że w tych domach generalskich ja doświadczyłem przykrości nie z ich strony, ale najwięcej przykrości doświadczyłem ze strony ich dzieci, którzy byli już dorosłymi osobnikami. Komentarze typu, co tata opowiada za bzdury, po co tata to opowiada. Tu już było pokazane, jak zostali wychowani. Kolejne pokolenie. Kolejne pokolenie, czego szczerze, czego nie chcę ujawnić, bo oni już kończyli, korzystali z tego, co tatuś tu w Polsce nagrabił, czego się dosłużył. Żyli, proszę pani, te domy w niczym nie przypominały domów innych Polaków. To były wypasione wille, albo dzisiaj, jakbyśmy nazywali, apartamentowce. Prawie wszystkie urządzone z mebli pięknych, gdańskich i innych poniemieckich. Ukradzione, przywiezione pod dom, prawda? Ja bywałem, autoryzowałem teksty w ich domach letnich, tak zwanych daczach. Ja widziałem, jak to młode pokolenie leżało na leżakach, prawda, rozpasione, pijące sobie, a żołnierze kosili trawę, kierowcy, którzy ich tam zawozili. Proszę pani, i to z tego gniazda wyszło najgorsze zło. Jak ja byłem usuwany z domów generalskich, to byłem nie przez tychże generałów, tylko przez ich dziatwę, no, czy córki, czy synów. I oni cenzurowali i wstrzymywali ojców przed wyznaniami. No właśnie, a może, czy nie myśli pan, że to też jakby miało wpływ na chęć takiej współpracy, czy może współpracy za dużo powiedziane zdecydowanie, ale nawet na chęć takiej spowiedzi, czy wyjaśnienia czegoś, też obawa wynikająca z tego, że ustrój w Polsce się zmienił i trzeba było trochę się podporządkować, trzeba było się dostosować, trzeba było się pokazać w innym świetle, zareagować w jakiś sposób na to, co się dzieje w Polsce. Nie, proszę pani, bo najważniejsze informacje, jakie pozyskiwałem, to zawsze po komendzie proszę wyłączyć magnetofon. I wtedy on mi mówił takie rzeczy, jeden czy drugi generał, że ja po prostu mi się paliły tam w głowie wszystkie komórki. I ja biegłem do domu, to co on mi kazał wyłączyć magnetofon, siadałem i natychmiast pisałem, żeby tego nie zapomnieć, no bo nie miałem na taśmie. Więc oni wiedzieli, pokazywali mi fakt, prawda? Ale mnie to ustrzegło, wie pani, choć ja nie mogłem się do tego odwoływać, ani się powoływać, bo by mnie sądownie wykończyli, bo nie miałem tego na taśmach, a to, co mi mówili poza nagrywaniem, ale to mnie ustrzegło przed pisaniem w swoich kolejnych książkach bzdur. Ja już byłem wyczulony na to. Ja już od nich wiedziałem, że stan wojenny to my nie wprowadzaliśmy dlatego, żeby Rosjanie weszli. Generał Tuczapski do mnie mówi, panie Lechu, przez cały okres planowania stanu wojennego lata 80-81 my w swoim gronie generalskim ani razu nie napomknęliśmy, że my to musimy robić, bo jak my tego nie zrobimy, to Rosjanie wejdą. Mówi, temat Rosjan nie istniał, absolutnie nie istniał. On mówi, ja mówię, to dlaczego się wprowadzili stan wojenny? Bo widzi pan, Solidarność już tak zapanowała daleko, pojawiła się i było trzeba coś z nią zrobić. Mówi, zastopować, mówi, stąd stan wojenny. I proszę sobie jeszcze wyobrazić, bo żeśmy kontynuowali tutaj to KBW, że generał Jaruzelski powołał jeszcze pod broń tych starych wiarusów z KBW, tą dziatwę, która już ledwo nogami powłóczyła, kazał im wydać broń osobistą i ich poustawiać w różnych blokach mieszkalnych, w których mieszkała kadra zawodowa, ta wojskowa, ubecka, i oni szczegli tych pomieszczeń, prawda, te stare ubole, prawda, z KBW, które wycinało polskie państwo podziemne po wojnie. Oni byli na każde wezwanie, wie pani? No właśnie, my wiemy a propos jeszcze wprowadzenia stanu wojennego,
To my wiemy o tym, że dzień przed wprowadzeniem stanu wojennego, 12 grudnia, to generał Jaruzelski jeszcze prosił Rosję o pomoc i wsparcie. To jasne, że tak. A to Rosja odmówiła tego wsparcia, więc znowu jakby to przekonanie o tym, że wprowadzenie stanu wojennego było konieczne, jest absolutnie fałszowaniem historii, bo tak jak pan powiedział, to przeciwko Solidarności, przeciwko temu wspaniałemu ruchowi społecznemu, złożonemu, składającemu się z wielu milionów Polaków, to były działania tylko i wyłącznie wymierzone w próby odzyskania wolności. Proszę pani, oczywiście, no, mówiliśmy, kto wprowadzał ten stan wojenny. Przecież generał Jaruzelski od początku swojej kariery zawsze jest po drugiej stronie barykady. Proszę pani, mamy 45 rok, 6 zwalcza polskie podziemie niepodległościowe, prawda? Mamy lata 50. Również odpowiada jako szef z dowództwa wojsk lądowych. On miał pod sobą szkolnictwo. On dyktował warunki, jakie kadry przyjmować do szkół oficerskich, do akademii. On za to wszystko, prawda, odpowiadał. Zawsze był po drugiej stronie barykady. Tu był naród, a tu był generał Jaruzelski. Dobitnie to poświadcza rok 67, rok 68, rok 70, 81. Nigdy nie był po tej samej stronie. I wprowadzając stan wojenny, proszę pani, przez całe lata 80-81 on używał terminologii wojskowej w stosunku do narodu. On nie mówił Polacy, naród, społeczeństwo. On mówił przeciwnik. Rozumie pani? On mówił przeciwnik. Dla niego to był przeciwnik. Przeciwnika należy spacyfikować, aresztować, internować, prawda? I posadzić do więzienia, jak on to mówił, w ramach tego prawa, jakie istnieje. I to był generał Jaruzelski. Od niego nie można było oczekiwać, że generał Jaruzelski opowie się, prawda, i będzie widział potrzebę współpracy z tym potężnym ruchem, jakim była Solidarność. To Gorbaczow, proszę pani, musiał się nad nim bardzo mocno napracować i powiedzieć mu wprost w roku 86. Moskwa zezwala i jesteście wy jako kraj Polska laboratorium naszym i macie tutaj doświadczać, jak współpracować z opozycją. My określimy później, które rzeczy są faktycznie niezbędne, które jeszcze możemy dodać, ale już nie będziemy w nic interweniowali. Wie panie generał Tuczapski, którego nagrywałem, on do mnie mówi, wie pan, jaki mieliśmy dylemat i problemy z tym, że już nam nikt nie każe nic z Kremla i my tu mamy być gospodarzami we własnym kraju. Mówi, wie pan, jakie to było trudne? Mówi, generał Jaruzelski wstrzymywał się z tym maksymalnie. I to są fakty. No tak, bo to jest mentalność niewolnika, a człowieka wolnego. Tak, to jest. Są dwie różne osoby, tak. Zupełnie inaczej skonstruowane w środku. I absolutnie to podejmowanie decyzji na poziomie niewolnika czy człowieka wolnego, no jest zupełnie inne, zupełnie z innego miejsca się zaczyna. Tak. No tak, nasz naród uciemiężony przez lata, pozbawiony, poddany próbom pozbawienia tożsamości, ale myślę, że odwracając się wstecz, możemy być dumni. My Polacy nie zawsze jesteśmy z siebie dumni, jesteśmy narodem zakompleksionym. Też jakby w wyniku właśnie tego ustroju, który dominował w naszym kraju przez tyle lat, ale możemy chyba być z siebie dumni właśnie i powinniśmy być dumni z tego, jak walczymy o niepodległość, z tego, jak walczymy o naszą polską tożsamość po tylu latach pod takim nieoficjalnym zaborem. Jakby cały czas się podnosimy, bronimy tej tożsamości. Zresztą do dzisiaj walczymy o to, żeby być niezależni z własną tradycją, z własną tożsamością, z kulturą, której nam nikt nie narzuca. Proszę pani, przede wszystkim jesteśmy narodem mądrym, bo generał Jaruzelski wyprowadził na ulice polskich miast w stanie wojennym armię, która była większa od tych, które walczyły na froncie, które przełamywały wał pomorski, czy szturmowały Berlin, czy forsowały Odrę. On postawił wszystko na jedną kartę. Gdyby naród
wyszedł na barykady, podjął walkę, by była jadka i jedna wielka tragedia. Mądrość narodu, prawda, pozwoliła wybrnąć z tego przygotowywanego aktu agresji ze strony resortów siłowych wobec narodu. Tylko mądrość narodu. Generał Jaruzelski, widzi pani, kiedy my analizujemy stan wojenny, to analizujemy od tej strony, co się wydarzyło. Nigdy go nie analizujemy od strony, jakie były przygotowania do tego. Więc by nie było żadnego zatrzymania w chwilach, gdyby generał poczuł się, że naród nie pokona narodu, polałaby się krew, byłyby strzelaniny, użyty najcięższy sprzęt wobec ludzi tak naprawdę bezbronnych. Całe szczęście, że Polacy odpuścili tenże stan i przeszli do życia takiego własnego, wewnętrznego, bo to byłaby największa tragedia, jaką byśmy mogli po II wojnie światowej doświadczyć w ramach tego istniejącego PRL-u. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. To była duża dawka informacji, i historii, które nie pozostawiają złudzeń. Nasz Instytut między innymi powołany jest do tego, żeby odfałszowywać polską historię, żeby mówić o tym, jak było naprawdę i żeby badania i respondenci zmieniali swoje zdanie i żeby to, o czym my wiemy z dokumentów, z faktów, przenosiło się dalej i nie pozostawiało złudzeń. Jeszcze raz bardzo serdecznie panu dziękuję. I mam nadzieję do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia. Dziękujemy państwu również za to, że jesteście z nami i zapraszamy na kolejne odcinki w Instytucie Verba Veritatis. Żegnamy się z państwem. Agata Witkowska i dr Lech Kowalski. Dziękuję.